Dobry wieczór. Witam Was wszystkich na spotkaniu z naszą dzisiejszą gwiazdą, czyli Olą Zakowską-Habros. Ola... Dzień dobry, dobry wieczór. Ola jest znana swoim czytelnikom jako Ruda. Właśnie chciałam zażartować, że to na pewno dlatego, że ma czarne włosy, albo jest kulawa, albo łysa, ale nie, no. Jednak jest ruda. Trochę spłowiała niestety. Niestety. Bardzo piękny, naturalny, rudy kolor. Ola jest autorką bloga Bałkany i podróże według Rudej, które prowadzi razem z mężem Markiem. Ale spotykamy się tutaj z innego powodu, mianowicie z powodu premiery jej książki wydanej z wydawnictwem Pascal. Książki pod pięknym, bardzo delikatnym tytułem Bałkany, podróż w mniej znane. Tak jest. Ale możesz pokazać. O, to właśnie. Nawet będzie widać. A dlaczego delikatny tytuł? Bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, to mniej znane. Oj, jaka dyplomacja, zamiast podróż w nieznane, w mniej znane. A może jednak trochę znane Polakom te Bałkany. Coraz bardziej znane, prawda? Z roku na rok coraz bardziej, to prawda. I teraz tak, Ola jest jeszcze autorką bardzo wielu przewodników. Bardzo wielu. Miałam taki plan, że sobie zapiszę wszystkie nazwy, i je wszystkim powiem, ale przyznaję szczerze, że kliknęłam, żeby zobaczyć, ile ich jest, i wtedy spojrzałam, że mamy godzinkę na rozmowę i stwierdziłam, że nie starczy nam czasu. Ola, czy wiesz, ile przewodników napisałaś? Szczerze mówiąc, to nie wiem, musiałabym spojrzeć gdzieś i je wszystkie policzyć. Wydaje mi się, że kilkanaście w sumie ich wyszło. 14. O, okej, okay. Widzę, że policzyłaś przynajmniej tak. Za mnie. Tak. Widzę, że pojawiają się pierwsze komentarze, to bardzo fajnie, to znaczy nas słyszycie i widzicie dobrze. Jakby coś, proszę, piszcie, jeżeli się pojawią jakieś problemy techniczne, żebyśmy mogły zareagować. Powiedz, Ola, o czym zapomniałam przy przedstawianiu ciebie? Czy nie powiedziałam czegoś ważnego? Chyba powiedziałaś wszystko tak naprawdę. Rzeczywiście od 2013 roku prowadzę bloga, od którego zaczęła się tak naprawdę moja przygoda z takim, nazwijmy to, bardziej regularnym i ambitnym pisaniem. Od 2016 roku współpracuję z wydawnictwem Pascal i od tamtego czasu praktycznie każdego roku wydawałam jakieś przewodniki. Natomiast no, ten rok jest troszkę inny, ponieważ owszem, też wydałam jeden przewodnik, jest to przewodnik po Belgradzie i po najciekawszych zakamarkach Serbii. Natomiast przede wszystkim w tym roku właśnie ukazała się, w tym tygodniu tak naprawdę, moja autorska książka, która tak do końca nie jest przewodnikiem i ja cały czas powtarzam, że to już nie jest przewodnik, tylko bardziej inspirator, ponieważ zależało mi na tym, żeby to nie były suche fakty, to nie było tylko opowiadanie o tym, że można pojechać z punktu A do punktu B, zobaczyć to i tamto, tylko żeby w tej książce były emocje i były wspomnienia. I dlatego właśnie książka składa się z dwóch części, znaczy praktycznie każdy rozdział składa się z dwóch części, czyli naszych wspomnień, moich i Marka, a także z takich lekkich porad praktycznych, tak żeby jeżeli kogoś zainspirujemy do tego, żeby pojechać na Bałkany, to żeby miał też taką małą pomoc właśnie pod postacią tych porad praktycznych. Także stąd właśnie mówię, że to nie jest przewodnik, bo jest tam sporo prywaty i takich naszych gdzieś tam mniej lub bardziej zabawnych historii. Zresztą pewnie sama to potwierdzisz, bo jesteś, tak jak się śmiałam przed spotkaniem, jedyną osobą, która na ten moment tę książkę przeczytała, oprócz oczywiście osób, które nad tą książką razem ze mną pracowały, czyli redaktorzy prowadzący, oraz Marek, który na bieżąco czytał każdy rozdział i ewentualnie coś tam wskazywał, że o, a tutaj to chyba było inaczej, albo stwierdzał, że zapomniałaś o tym lub o tamtym, więc tutaj jakby był zawsze takim trochę wsparciem merytorycznym. Także ja też często mówię, że my pracowaliśmy nad tą książką wspólnie, ponieważ Marek też pomagał mi ze zdjęciami, on je obrabiał, razem je wybieraliśmy, ponieważ książka
oprócz treści ma też całkiem sporo zdjęć, na tym nam bardzo zależało. I druga rzecz, którą książka ma, to książka ma również filmy. Jak książka może mieć filmy, zapytacie? Ano w bardzo prosty sposób, wystarczy mieć aplikację, dzięki której można zeskanować niektóre strony w książce i wtedy na telefonie będziemy mogli obejrzeć filmy z nie wszystkich, bo nie do wszystkich tras udało nam się zebrać materiały, ale do większości tras są przygotowane filmy, które wirtualnie was tam na chwilę przeniosą i będziecie mogli oglądać sobie, jak ta trasa wygląda z perspektywy samochodu, a czasem też i z perspektywy lotu drona. Tak, ja przyznaję, że czytałam książkę, czytałam w formie PDF-a, trochę żałowałam, że nie mam jej w formie fizycznej, bo jednak zdjęcia, mogę się domyśleć, nie miałam najlepszej jakości zdjęć. Wiadomo, że ten format internetowy rządzi się swoimi prawami, ma swoje ograniczenia, ale to, co tam widziałam, to... Ja mogę coś pokazać, ale tak. Obawiam się, że też może nie być za bardzo widać, natomiast tak, żebyście wiedzieli chociaż, co was czeka, na przykład takie piękne widoki, o proszę bardzo. Ale tak, rzeczywiście staraliśmy się, żeby ta książka była... Może chcieliśmy jeszcze więcej zdjęć za nią upakować, ale jak sami widzicie, ona ma, jest całkiem gruba, więc gdyby tych zdjęć było jeszcze więcej, to ona już by w ogóle była jak encyklopedia, więc to już byłby taki format, który niekoniecznie byłby wygodny do na przykład zabrania w podróż, a w tym formacie rzeczywiście jest ona całkiem, że tak powiem, wygodna do zabrania i do wspólnej podróży. Więc gdzieś tam właśnie ten aspekt wizualny był dla nas bardzo ważny i gdzieś tam forsowaliśmy, żeby jak najwięcej tych zdjęć jednak upakować i żeby też po prostu w trakcie lektury można było sobie mniej więcej też to wszystko wyobrazić i poczuć klimat tych miejsc, które są tutaj opisywane. Tak, dokładnie. Ja przyznaję, że to, że tutaj jestem i z wami rozmawiam, a nie to, że zasuwam z plecakiem gdzieś po Bałkanach, to w ogóle jakiś, nie wiem, fenomen. Tak zobowiązałam się, że... Ale naprawdę... Prowadzisz. Książka do tego bardzo zachęca i muszę powiedzieć, że tak, że jest świetnie zbalansowany temat takich informacji praktycznych, bo faktycznie można ją potraktować jako przewodnik. Mhm. Tak na zasadzie, gdzie mam jechać, nie wiem, w Serbii, okej, szosa taka i taka, okej, dobra, gdzie ona się zaczyna, to wszystko jest, są praktykalia i to jest cudowne, ale... Akurat nie... Serbii tylko dodam nie ma w książce. Akurat Serbii to się nie znalazła. Mówi o mojej znajomości Bałkanu. Spokojnie. Nie, no bo Serbia się też bardzo kojarzy. Ja też tutaj właśnie wyjaśnię jedną rzecz, bo gdzieś już ten wątek się przewijał, kiedy w ogóle pokazałam, znaczy obwieściłam światu, że książka na dniach się pojawi. Właśnie, jakie są kraje? Już właśnie do tego dążę. To, że w tytule mamy Bałkany, nie oznacza, że książka obejmuje cały obszar Półwyspu Bałkańskiego, ponieważ jest to nasz subiektywny wybór dróg. Więc tak naprawdę znalazły się tam trasy z Albanii, z Czarnogóry, z Bośni i Hercegowiny, z Rumunii, Słowenii, Macedonii Północnej i chyba wszystkie. Aż sprawdzę, bo już w tym momencie się zawiesiłam. Ja jeszcze, przepraszam, z Bułgarii. O. Więc tak naprawdę jest to gdzieś tam ten nasz subiektywny wybór. Faktycznie w książce nie ma Serbii, Kosowa i Chorwacji, ale jak to się też śmialiśmy, to jest wszystko do nadrobienia. Jeżeli pojawi się plan wydania części numer 2, to wtedy te kraje tam się pojawią i generalnie będziemy to nadrabiać. Natomiast teraz po prostu chcieliśmy, żeby to były takie trasy, które są nam gdzieś tam blisko, z którymi mamy związane jakieś ciekawe opowieści, historie, wspomnienia. I też nie chcieliśmy robić czegoś na siłę, to znaczy nie chcieliśmy czegoś upakowywać do książki tylko po to, żeby wypełnić cały Półwysep Bałkański, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że o, a dlaczego nie ma tego czy tamtego kraju. Więc tutaj się bardziej gdzieś tam sugerowaliśmy tymi naszymi, że tak powiem, odczuciami i żeby to po prostu wychodziło bezpośrednio od nas ducha i żeby to po prostu było takie nasze. Ja przyznaję, że to jest odwaga teraz. Ja to bardzo szanuję, bo ja robię sama coś takiego, że bardzo często jestem w stanie powiedzieć nie wiem. I mhm. jest to
odnajdywałam w tej książce. Na przykład byłaś w stanie napisać, że ta trasa jest bardzo, bardzo fajna i jest bardzo popularna, ale nie ujęliśmy jej, bo akurat nigdy tam nie byliśmy. I to jest. Dokładnie. To jest, tak, tutaj. Dlatego szanuję. Mam wrażenie, że szczególnie nasz naród, jesteśmy specami od wszystkiego i przyznać się, że no ale nie byłem. Więc wam nie powiem, jak tam jest. Tak, tutaj chyba nawiązujesz do Słowenii i do słynnej trasy pod Mangart, bo rzeczywiście jeżeli akurat w Słowenii, czy w rozdziale Słowenii znalazła się trasa wzdłuż Doliny Soczy, tutaj już mogę zdradzić, i rzeczywiście jeżeli nawet ktoś będzie szukał najbardziej widokowej drogi w Słowenii, to na 99% wyszukiwarka Google pokaże mu po prostu, że jest to trasa pod Mangart. I my mieliśmy w planach ją zobaczyć już kilkukrotnie, ale albo nie mieliśmy czasu, albo była zima i na trasie leżał śnieg, więc no nie bardzo ona była wtedy przejezdna. Dlatego i tu znowu wracamy do tego wątku, że jeżeli będziemy planować część drugą książki, to wtedy będziemy nadrabiać zaległości, będziemy odbierać te trasy, które tutaj nie zostały w tej akurat książce ujęte. Dobrze, a skąd pasja do Bałkanów? Ja wiem, na pewno twoi fani wiedzą, teraz nam zasną z nudów, może ale nie. Są tacy, którzy jakby dopiero, którzy dołączyli dopiero albo chcą się dowiedzieć. Skąd to się wszystko wzięło? No i tutaj właśnie. Dlaczego nie Szwajcaria? Dlaczego nie Szwajcaria? A powiem ci, że miała być Szwajcaria. Powiem ci, że to wszystko, musimy się cofnąć, tak, musimy się cofnąć 10 lat wstecz, bo tak naprawdę w tym roku obchodzę, mogę tak powiedzieć, obchodzę moje 10-lecie przygody z Bałkanami, ponieważ dokładnie 10 lat temu we wrześniu po raz pierwszy tam pojechałam, ale tak naprawdę to była suma jakichś bardzo dziwnych przypadków i po prostu zbiegów okoliczności, że tam się znalazłam, bo tak naprawdę w planach były Alpy i był trekking w ogóle gdzie indziej. A owszem, były Alpy, ale ostatecznie albańskie, a nie francuskie czy włoskie, więc w sumie nie wyszłam na tym gdzieś tam bardzo źle. Natomiast tak jak sobie dzisiaj jeszcze o tym myślałam, jak to wyszło z tymi Bałkanami, to tak naprawdę przed 2010 rokiem ja w ogóle się Bałkanami nie interesowałam. Owszem, mnie zawsze bardzo interesowały góry i ja zawsze w te góry lgnęłam, ale o Bałkanach raczej w ogóle wtedy nie myślałam. Natomiast właśnie w 2010 roku z moim przyjacielem Tomaszem dyskutowaliśmy na temat tego, że fajnie byłoby gdzieś razem pojechać i gdzieś tam nam wpadł pomysł pojechania do Bułgarii. A ogólnie planowaliśmy około 2 tygodnie wtedy takiej włóczęgi po górach Bułgarii. Ale że jemu się posypały plany, mnie się posypały plany, to po prostu pewnego sierpniowego dnia stwierdziliśmy, że jedziemy na miesiąc do Bułgarii. Z tego miesiąca w Bułgarii w sumie wyszły chyba niecałe 2 tygodnie, albo nawet 1,5 tygodnia tak naprawdę, a potem przenieśliśmy się do Czarnogóry i tam już spędziliśmy resztę naszego wyjazdu. I tak naprawdę to był taki moment dla mnie, gdzie jadąc na Bałkany, ja oprócz tego, że wiedziałam, że Bałkany są, że kiedyś tam była wojna i ogólnie, że to jest taki region bardzo różnorodny i że tam są góry, to tak naprawdę za wiele nie wiedziałam. Natomiast jak tam pojechałam, to no po prostu wpadłam po uszy, wsiąkłam, już stwierdziłam, że ja tam muszę wrócić. I potem się okazało, że rzeczywiście zaczęłam wracać regularnie. Fakt faktem, drugi raz na Bałkany wróciłam dopiero w 2012 roku w kwietniu, wtedy już z Markiem, wtedy jeszcze moim chłopakiem, a już obecnie małżonkiem. I tak naprawdę od tego momentu, już od tego 2012 roku, kiedy jeszcze okazało się, że to jest taki region, który dla nas obojga jest niesamowity, spektakularny i że po prostu tam czujemy się rewelacyjnie, to zaczęliśmy wracać regularnie. Najpierw raz do roku, a potem to już tak poszło, że jesteśmy tam kilka, czasami kilkanaście razy do roku, jak tylko się uda i jest taka możliwość. No jasne. A co było pierwsze? Pisanie czy Bałkany? Zasadniczo to najpierw było. No cudne pytanie, nie, ale tak naprawdę najpierw było pisanie, bo ja pisałam od zawsze i od zawsze w ogóle lubiłam pisać. Zresztą w szkole jednym z moich ulubionych przedmiotów oprócz biologii był też język polski. Ja zawsze, że tak powiem, widziałam siebie w roli osoby piszącej, tak. Ale ja ogólnie myślałam o tym, że będę pisać kryminały.
Więc to już w ogóle tak. Z sobą jakiś kryminał dobry w. Bałkański. Tak. Morderstwo w. Gdzieś. Tak, więc ja ogólnie miałam raczej takie plany związane z pisaniem, ale niekoniecznie o podróżach. I to pisanie o podróżach to też tak naprawdę był spontan, dlatego że ja decyzję o podjęciu decyzji, czy decyzję o tym, że będę mieć bloga, podjęłam tak naprawdę podczas uczestniczenia w takim spotkaniu dla blogerów kulinarnych. To już w ogóle jakaś taka abstrakcja, co ja tam robiłam. Ano, kuzynka Marka jest blogerką kulinarną i po prostu wyciągnęła mnie tam, żeby nie musiała iść sama. I ja w trakcie tego całego spotkania wysłuchałam wiele różnych prezentacji, tak w pewnym momencie stwierdziłam, kurczę, może to pisanie bloga to wcale nie jest taka głupia opcja. I wtedy właśnie spontanicznie stwierdziłam, dobra, otwieram bloga. I to było w 2013 roku. I to był taki moment też, kiedy większość osób też z mojego bliskiego otoczenia gdzieś tam stwierdziłam, no, blog, tu się puknij. W ogóle co to za pomysł bloga prowadzić? Zresztą kto to będzie czytać? I tak naprawdę ja też początkowo stwierdziłam, że no, pewnie nikt tego nie będzie czytać, bo przecież każdy był na Bałkanach, każdy coś o Bałkanach wie, więc po co tworzyć jakąś odrębną stronę na ten temat. No ale się okazało, że i gdzieś tam moi znajomi i bliscy, i ja sama byliśmy w błędzie, bo tak naprawdę okazało się, że ten temat Bałkanów jest bardzo dla wielu osób interesujący i że jednak tych bałkanofilów, jugofili i tak dalej jest w Polsce mnóstwo, więc opłaciło się, że tak powiem, z perspektywy czasu podjąć tę spontaniczną decyzję i przy niej wytrwać, mimo pewnych tam, że tak powiemy, takich przytyków, że a po co blog, co to jest w ogóle blog, także no, że tak to się zaczęło. Respektuję blog, bo jeżeli blog pozostaje hobby takim, w które się nie inwestuje siebie, to wydaje mi się, że no cóż, no trudno pójść dalej, natomiast jeśli w pewnym momencie się zaczyna ta profesjonalizacja. Tak, no, to prawda. No nie wiem, tak było właśnie w moim przypadku i na pewno w twoim też. Ja tak samo zaczęłam w 2013. To widzisz. Szczęśliwy rok dla blogerów. No dokładnie. Tak. Ale właśnie chciałam, żeby nasza rozmowa miała pewne klamry. Chciałam, żeby miała jeden temat. Ten temat, jaki zaproponuję, to bałkańskie naj. Czyli taki twój osobisty bałkański top rzeczy, które są najciekawsze, najfajniejsze, ale też najstraszniejsze, najsmaczniejsze, najbardziej wciągające. Mhm. Właśnie. I też proszę czytelników, jeżeli chcecie zadać Oli jakieś pytanie, zadawajcie je w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań. Nie wiem, czy na wszystkie nam zdołamy, ale na pewno Ola się postara, postaramy się znaleźć na nie czas. Tak jest. Ty się wciągnęłaś w te Bałkany dzięki Bułgarii i Czarnogórze. Więc pierwsze bałkańskie najbardziej wciągająca trasa dla debiutantów, dla takich turystycznych, bałkańskich dziewic, które nigdy nie były na Bałkanach, albo znają tylko Chorwację i były tylko na plaży w Chorwacji, a chciałyby pojechać na takiego road tripa. Bo właśnie my chyba nie powiedziałyśmy, że ta książka, no tak, zapomniałyśmy o tym powiedzieć, że ta książka przedstawia głównie road tripy, trasy samochodowe. Tak jest. Tak, ta książka się tak naprawdę koncentruje w 90% na drogach, ale też na tym, co przy tych drogach się znajduje i ewentualnie co jeszcze jakby w okolicy można porabiać. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie o taką najlepszą trasę, czy w ogóle najlepsze miejsce, od jakiego można zacząć przygodę z Bałkanami, to ja od lat powtarzam, że taką najlepszą opcją na właśnie rozpoczęcie tego zapoznania z Bałkanami jest tak naprawdę Czarnogóra.
Już tłumaczę dlaczego. To jest taki kraj, gdzie już czuć tego bałkańskiego ducha, ale mimo wszystko nie ma jeszcze na przykład takiego zamieszania, jak chociażby w Albanii, czy nie jest ona, i ona jest trochę łatwiejsza na przykład w odbiorze niż Bośnia i Hercegowina. I do tego dochodzą też takie aspekty praktyczne, chociażby to, że w Czarnogórze mamy euro. Jest to też dosyć taki malutki, kompaktowy kraj, gdzie mamy wszystko bardzo blisko siebie, więc jak ktoś nie lubi pokonywać dużej ilości kilometrów i nie lubi dużo czasu spędzać w samochodzie mimo wszystko, to tutaj będzie miał to, że tak powiem, w takiej idealnej wersji. Jeśli chodzi o trasę, którą moim zdaniem każdy musi przejechać, nieważne czy jest bałkańską dziewicą, czy jest już wymiataczem, to jest tak naprawdę droga P1 łącząca Zatokę Kotorską z Cetynią, czyli dawną stolicą Czarnogóry. I jest to trasa... Czytałam, była opisana. Tak jest, dokładnie. Jest ona opisana w książce. Jest to droga, którą chyba w sumie przejechaliśmy 4 albo 5 razy. Dlatego, że jest to jedna z bardziej spektakularnych tras. Ona nie jest bardzo długa, więc tak naprawdę to jest spokojnie taka trasa na nawet nie na pół dnia, tak naprawdę na kilka godzin. I jeżeli chodzi o widoki, to jest to po prostu pierwsza liga ze wszystkich tych tras, które są to opisane. Oczywiście one wszystkie są widokowe, ponieważ dla nas road trip jest trochę równoznaczny z tym, że szukamy najbardziej spektakularnych i najbardziej widokowych dróg. To nie chodzi o to, że to mają być najdłuższe trasy, czy nie wiem, że one łączą dwa krańce danego państwa, tylko one muszą być po prostu bardzo widokowe. Na Bałkanach nie ma z tym problemu, bo mamy wszędzie praktycznie góry, więc z szukaniem tych widokowych teraz nie ma problemu. Natomiast wracając do szosy P1 w Czarnogórze, to ona jest przede wszystkim dlatego niesamowita, że pozwala nam spojrzeć na Zatokę Kotorską, która często określana jest mianem fiordu nad Adriatykiem. Oczywiście ona fiordem z tego punktu geograficznego nie jest, ale tak się ją zwyczajowo gdzieś tam określa. Nie trzeba mieć drona podczas takiego przejazdu szosą P1, ponieważ jadąc serpentynami, które prowadzą od strony właśnie Zatoki ku górom Lovchen, które górują nad całą okolicą, no to tak naprawdę jest to po prostu niezapomniane przeżycie. Ono jest niezapomnianym przeżyciem tak dla kierowcy, jak i pasażera, ponieważ te serpentyny są dosyć wąskie, ale na szczęście to, że tak powiem, jest do przeżycia. Tam nie ma jakichś, nie wiem, strasznych przepaści i niczego w ten deseń. Natomiast no, dla widoków warto. Oczywiście trzeba pamiętać, że w sezonie ta trasa bywa dosyć zatłoczona, bo ona jest znana i popularna, ale mimo wszystko nawet w tym tłoku samochodów tak czy inaczej warto wyjechać wyżej, bo no, widoki są spektakularne. Także absolutnie trasa P1 to jest coś, co trzeba zobaczyć i myślę, że nawet od niej właśnie zacząć swoją przygodę z tymi bałkańskimi drogami, bo też prawda jest taka, że jeżeli pokona się już te trasy samochodem, to już większość dróg, która też w książce jest opisana, już nie zrobi aż takiego wrażenia, bo już będziecie mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać. Czyli Bałkany to przede wszystkim, to warto zapamiętać, to są góry, więc jeżeli nie czujecie się dobrze w jeździe samochodem po górach, to gdzieś tam z tyłu głowy warto to mieć, że no, na Bałkanach czeka was sporo jazdy po górskim terenie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, że może być sporo zakrętów, to też gdzieś warto mieć z tyłu głowy, że czasami mogą być jakieś takie bardziej eksponowane miejsca i ktoś z lękiem przestrzeni czy z lękiem wysokości może nie czuć się komfortowo, ale znam osoby, które też gdzieś tam po Bałkanach sobie jeździły i mimo tego, że mają gdzieś tam problemy z tą ekspozycją, to tam stwierdzały, że przemogły się, bo było warto. Dobrze, czyli jest... Typowa pani Ania i pan Zbyszek kupują twoją książkę, szykują się, chcą pojechać i teraz od czego zacząć? Jakby od czego zacząć tą przygodę? Jakie masz rady tak dla początkujących, dla tych, którzy nigdy nie byli i mają na przykład takie wątpliwości, czy tam jest bezpiecznie, czy jak postawią gdzieś namiot, to tam jest mina? Została pochodnie i czy w ogóle mogą postawić namiot? Ogólnie to jest bardzo złożony temat, bo ja zawsze powtarzam, że w ogóle mówienie o tym, czy dany kraj jest bezpieczny, czy niebezpieczny, to tak naprawdę jest bardzo grząski grunt, bo tak naprawdę
wszędzie może nam się coś zdarzyć, wszędzie możemy mieć pecha. I to niezależnie, czy pojedziemy do Chorwacji, Czarnogóry, dokładnie, czy będziemy w Polsce. Zresztą ja to też w książce cały czas powtarzam, że bardzo często spotykam się z taką opinią, że Bałkany to są niebezpieczne drogi, tam kierowcy jeżdżą jak wariaci, wszędzie są dziury, policja ciągle zatrzymuje i wlepia mandaty, a ogólnie to jest strasznie niebezpieczne i najlepiej to poruszać się na piechotę albo w ogóle się nie poruszać. I to jest coś, co mimo wszystko z biegiem lat troszkę już powiedzmy zostało wytłumaczone i ja też gdzieś tam starałam się edukować jakby w kwestii dróg, że to jest temat, który się bardzo dynamicznie też zmienia, ponieważ Bałkany z czasem że Bałkany z czasem one też się rozwijają, tak? To nie jest tak, że jeżeli 10 lat temu dana trasa była dziurawa, to że ona po 10 latach dalej taka jest, bo czasami z miesiąca na miesiąc oni potrafili w różnych krajach gdzieś tam te drogi sobie reperować. No po pierwsze, a po drugie, my też musimy wziąć pod uwagę, też zawsze powtarzam jedną rzecz, że myśląc o Bałkanach, musimy właśnie pamiętać, że no to są tereny górzyste. A teraz pomyślmy sobie, jak wyglądają górskie trasy w Polsce. Na przykład gdzieś w okolicach Zakopanego, jak się jedzie powiedzmy z Zakopanego na Łysą Polanę. To bardzo często ten asfalt po zimie wygląda tak, że nie wygląda, tak? Więc tutaj też musimy mieć z tyłu głowy, że to są kraje, gdzie rzeczywiście te warunki atmosferyczne bardzo silnie wpływają na drogi, na to, jaki jest ich stan. I że niestety oni nie zawsze będą w stanie szybko je na przykład zaperować. Ale tutaj już weszłyśmy w taki głęboki temat tego, jak te trasy wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to my też z Markiem zawsze powtarzamy, że mniej się boimy jeździć po Bałkanach niż po Polsce. Dlatego, że na Bałkanach widujemy 1000 razy mniej wypadków niż widujemy w Polsce. Ja podaję taki przykład, kiedy byliśmy przez 3 tygodnie na Bałkanach i przez te 3 tygodnie widzieliśmy może ze 2 takie poważniejsze wypadki, gdzie rzeczywiście musiała przyjechać policja, ale nawet nie przyjeżdżała, nie wiem, straż czy pogotowie, ale ogólnie do wypadku przyjechała policja, żeby tam spisać pewnie jakiś protokół i tak dalej. Natomiast po tych 3 tygodniach wjechaliśmy do Polski, jechaliśmy trasą katowicką do Warszawy i to była po prostu droga przez mękę, dlatego że w tym czasie, na całej trasie było chyba 15 wypadków. Przy każdym wypadku była policja, była straż pożarna, było pogotowie i oczywiście były kilometrowe korki. I po prostu... To o to chodzi, że mieszkańcy Bałkanów jeżdżą wolniej? Nie, nie jeżdżą wolniej, to tak nie do końca wygląda. To znaczy oni jeżdżą dynamicznie, my to tak ładnie określamy, natomiast ten ruch jest płynny. I co ciekawe, wszyscy mówią, że bo tam wszyscy trąbią, wszyscy jakąś taką mają napinkę, tak, bo nieprawda, oni generalnie trąbią na wszystko, oni sobie trąbią, bo się pozdrawiają, oni sobie trąbią, bo się nudzą. To nie jest napinka, ja mam takie wrażenie, że to jest takie wyrażanie siebie, wyrażają się w taki... Tak. Natomiast to nie jest agresywne. Tak, właśnie o to chodzi, że u nas kierowcy, mam wrażenie, są często dużo bardziej gdzieś tam naładowani tymi złymi emocjami, bo oni, nie wiem, muszą gdzieś zdążyć na już, na teraz, na wczoraj. A generalnie na Bałkanach to życie troszkę innym nutem płynie i nawet jeśli on będzie stał nawet na tym czerwonym świetle albo nie dojedzie gdzieś na daną godzinę, tylko będzie spóźniony 5 minut, to mu to żadnej różnicy nie zrobi. I tam tak naprawdę... też często ludzie jeżdżą szybko, natomiast mimo wszystko jest tam bezpieczniej niż w Polsce. Bo tak jak mówię, tych wypadków widujemy tam dużo, dużo mniej, więc to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jeśli też mówimy o takim planowaniu wyjazdu, to też bym chciała podkreślić, że jeszcze kilka lat temu pokutowało takie stwierdzenie, że na Bałkany można pojechać tylko i wyłącznie samochodem z napędem na 4 koła. I oczywiście taki samochód da nam sporo fajnych możliwości, jeżeli będziemy chcieli zjechać z tych takich główniejszych dróg, gdzieś na przykład się pokręcić bardziej na dziko, czy na przykład nie wiem, wjechać sobie gdzieś w góry. Ale tak naprawdę, jeżeli chcemy po prostu eksplorować sobie kraje Półwyspu Bałkańskiego, również eksplorować opisane tutaj w książce drogi, to tak naprawdę potrzebujemy zwykłe auto osobowe,
ale polecałabym takie auto osobowe, które nie ma gdzieś tam specjalnie obniżonej, że tak powiem, swojej wysokości, tylko po prostu normalnie zawieszone auto poradzi sobie, że tak powiem, z tymi trasami. Czytelnicy, którzy gdzieś tam znają nas od początku, pamiętają, że przez pierwszych kilka lat jeździliśmy Kiją Picanto, która była malutkim, miejskim autem i kiedy po raz pierwszy jechaliśmy na Bałkany, każdy gdzieś tam mówił, że jak wy chcecie tam gdziekolwiek dojechać, przecież to się zepsuje, nie wiem, utknie na pierwszym kamieniu, no w ogóle A my jeszcze w tym samochodzie do tego wszystkiego spaliśmy, więc gdzieś tam też pokazaliśmy, kiedy już na przykład, kiedy już zaczęliśmy pisać bloga i gdzieś tam pokazywać te nasze podróże i ten nasz samochód, którym podróżujemy, że naprawdę to auto z napędem 4x4 nie jest koniecznością. A jeśli chodzi o noclegi na dziko, to właśnie w książce też opisuję to, czy przy danej trasie można nocować na dziko, czy niekoniecznie, a jeśli niekoniecznie, to gdzie ewentualnie można, więc ten aspekt też tutaj się przewija. Ogólnie też na końcu książki jest zebranych takich kilka najważniejszych pytań, takie frequently asked questions na temat właśnie podróżowania po Bałkanach, nie tylko nawet w kontekście jazdy samochodem. I tam też właśnie podkreślam, że ogólnie nocować na dziko można praktycznie w każdym kraju. Oczywiście w części z nich spotkacie się z pojęciem obowiązku meldunkowego, ale jest to w większości przypadków martwy zapis. Zresztą z tego co wiem, w Polsce on również obowiązuje. I zresztą w Polsce też mamy bodajże zakaz nocowania na dziko. Ale tak naprawdę, jeśli nie naruszamy czyjejś prywatności i czyjegoś mienia, nie robimy bałaganu i nie robimy tego gdzieś jakoś strasznie ostentacyjnie, że na przykład rozbijamy się na terenie parku narodowego, co wszędzie też na Bałkanach jest zakazane, chyba że jest to miejsce specjalnie wyznaczone jako miejsce biwakowe, no to wtedy tak naprawdę raczej nie powinniśmy mieć żadnych problemów i my w sumie chyba tylko raz mieliśmy problem z nocowaniem na dziko, ale to była taka sytuacja, że rozbiliśmy się niedaleko kempingu. I po prostu właściciele tego kempingu wieczorem penetrowali teren wokół tego swojego terenu, żeby sprawdzić, czy nikt nie nocuje na dziko i nas po prostu przepędzili. Ale to ogólnie był wtedy bardzo zły dzień, jeszcze przyszła burza do tego wszystkiego i gdzieś potem jeździliśmy po krzakach i szukaliśmy miejsca, gdzie możemy po prostu się nawet nie rozbić, tylko zaparkować samochód i przespać. Ale tak naprawdę nocując wielokrotnie na dziko raczej nigdy nie mieliśmy jakichś większych problemów. Ale tak jak mówię, no tutaj trzeba się kierować jak we wszystkim w życiu zdrowym rozsądkiem. I to tak samo jeśli chodzi o w ogóle podróżowanie jako takie. Bo ten zdrowy rozsądek to jest podstawa. No i trochę szczęścia. No i też właśnie taka akceptacja tych złych dni, gdzie po prostu nic nie idzie i możemy wynająć pięciogwiazdkowy hotel i tak nic nie idzie. Tak, dokładnie. To jest podróże, są górki, są dołki i tyle. A zresztą też dodam jeszcze w kwestii podróży, co też gdzieś tam w książce na pewno się przewija, że Bałkany uczą cierpliwości i uczą tego, że no nie zawsze coś, co sobie zaplanujemy, nam wyjdzie, to jest po pierwsze, że często trzeba te plany zmieniać, ale zazwyczaj nawet jeżeli te plany zmienimy, to potem Bałkany nam się odwdzięczają i rekompensują to z nawiązką, także to nie jest tak, że po prostu wszystko jak nie idzie, to nie idzie, tylko czasami po prostu trzeba jakby pójść za tym takim nurtem, który gdzieś nas tam na Bałkanach będzie prowadził i czasami z tego wychodzą naprawdę fajne rzeczy, więc tutaj też warto się nie zrażać, jeżeli okaże się na przykład, że nie wiem, nie przejedziecie daną trasą, bo na przykład, nie wiem, zeszło rumowisko skalne i ją zasypało. Patrzycie na mapę, szukacie innych miejsc, jakichś alternatyw, jedziecie i też będzie super. Właśnie. Tak rozmawiałyśmy przed wejściem na live, że to jest właśnie świetne, jeśli chodzi o dzisiejszy klimat, kiedy nie wiadomo, co będzie jutro, nie wiadomo, co będzie za dwa dni, każdy wie, co się teraz dzieje. I dokładnie. Taki road trip, kiedy dobra, nie ten kraj, a to może inny, to sobie zmienię troszkę miejsce i też będzie bardzo ciekawie. To jest świetna opcja na podróżowanie według mnie. Tak samo jak podróżowania jednak swoim samochodem, gdzie jakby co można się przespać, można zmienić plany w każdym momencie, można wrócić do Polski, jakby co.
Dokładnie, to jest właśnie coś, co sprawia, że te podróże samochodowe cały czas gdzieś tam nam towarzyszą. Oczywiście w międzyczasie też nam się zdarzało gdzieś tam polecieć i spędzać ten czas trochę inaczej, ale mimo wszystko też gdzieś tam cały czas mówimy, że jednak te podróże samochodowe dają sporo niezależności, bo tak jak właśnie wspomniałaś, wsiadamy do własnego środka transportu, czyli nie jesteśmy uzależnieni od rozkładów jazdy, od tego, czy ten rozkład w ogóle jakkolwiek trzyma się kupy. Jeżeli powiedzmy, nie wiem, jest zła pogoda, przenosimy się gdzieś indziej. Jeśli gdzieś nam się bardziej podoba, zostajemy dłużej. Więc tutaj ten samochód daje nam tę swobodę, plus pozwala nam dotrzeć często do tych miejsc, do których powiedzmy ten zbiorowy transport, czy na przykład ta bardziej masowa turystyka, jeśli powiedzmy byśmy podróżowali gdzieś tam autokarem czy busem w ramach zorganizowanej wycieczki, no po prostu nie dotrze. My to też to teraz tak naprawdę... Romantyzm filozofii, rozgrywa, że się wsiada i tak dalej. No. Dokładnie. My też teraz sobie powiedzmy radzimy trochę jakby z kwestią docierania w różne miejsca też w ten sposób, że no dalej nie dysponujemy autem z napędem na cztery koła, bo Kia Picanto zamieniliśmy na Dacia Logan, która przede wszystkim jest bardzo ładownym samochodem i ma bardzo dużą przestrzeń bagażową, więc na tym nam najbardziej zależało. Ale tak naprawdę z nami od dłuższego czasu też podróżują rowery. Więc my mamy teraz taką zasadę, że jak gdzieś nie możemy dojechać samochodem, to podjeżdżamy nim jak najdalej się da, a potem wsiadamy właśnie na rowery i już na rowerach sobie gdzieś tam dalej jedziemy. I też tutaj od razu taką małą podpowiedź dam, że w książce również znalazły się takie małe informacje praktyczne dla rowerzystów, właśnie w kontekście opisywanych tras, czy dana droga jest na przykład dla rowerzystów dobra, czy niedobra, czy naszym zdaniem warto ją pokonać na dwóch kółkach, czy może niekoniecznie, może gdzieś indziej pojechać w tej okolicy, gdzie dana trasa się znajduje, więc jeśli planujecie podróż rowerową albo chcecie zabrać na Bałkany rower, to tutaj ta książka też może Wam chociaż tak odrobinkę coś tam podpowiedzieć. I co ciekawe, to nie są same takie cukierkowe opisy, czyli tak, jedźcie rowerem i tak dalej, mimo że nie, tylko jest czasami po prostu odradzacie i to również szacunek i również mi się podoba. To cieszę się, że tak to odebrałaś, bo tak naprawdę nam... jesteśmy takiego zdania, ja cały czas mówię w liczbie mnogiej, ponieważ no, zarówno bloga, jak i książkę gdzieś tam wspólnie analizowaliśmy, żeby mówić tak, jak jest. Ja też uważam, że nie jesteśmy tak do końca od tego, żeby te Bałkany jakoś strasznie koloryzować i pokazywać je tylko w samym takim super pozytywnym świetle, bo my też doskonale widzimy wady praktycznie każdego z tych państw. I my o tych wadach też głośno mówimy i nie boimy się o tym mówić, bo uważam, że to też jakby pokazuje, że mamy jeszcze jakieś takie zdrowe podejście i że nie jesteśmy tacy hura optymistyczni, że ojej, te Bałkany są takie idealne, no bo nie są, zresztą nie wiem, czy jakiekolwiek miejsce, no może poza Szwajcarią, która wydaje się być niemalże idealna. Dokładnie. No właśnie. Nie, żartuję, nie jest, ale właśnie ja też jestem tego zdania i zawsze ją tak samo przedstawiam, jakby mi się zdaje, że ją przedstawiam w jakiś taki sposób, tak jak ja ją widzę, ale też opisuję te wady. I to czasami się tak spotyka z takim zdziwieniem. Tak. Tak, dokładnie, więc a wydaje mi się, że warto o tym gdzieś tam mówić i pokazywać, że patrząc na dany kraj nie można być tak kompletnie bezkrytycznym, bo Zresztą się, gdy się jest bezkrytycznym, się mu wyrządza większą krzywdę, bo nie wiem, no jedzie tam ktoś, ma różowe okulary na oczach i nagle się okazuje, że jednak to nie jest tak fajnie i ten kraj traci tą osobę tak naprawdę. Ja tak kątem oka widzę też pytania i tutaj zobaczyłam jedno takie pytanie, które uważam, że warto by teraz było na nie odpowiedzieć, to o to, czy Bałkany zimą autem to jest w ogóle dobry pomysł. Tak, w tej książce również piszę o tym, piszę też o niektórych trasach właśnie w kontekście zimy. I zresztą... też. Tak, ogólnie... Jeżeli obserwujecie bloga, jeżeli nie obserwujecie, to już przychodzę z małym wyjaśnieniem. My na Bałkany jeździmy
niezależnie od pory roku. Jeździmy tak naprawdę równie często zimą, co latem. I według nas jest to idealny region, żeby go eksplorować przez cały rok. On przez wiele lat był promowany tylko i wyłącznie jako kierunek wakacyjny letni. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć takie Bałkany mniej komercyjne, gdzie będziecie praktycznie jedynymi turystami, to zima jest po prostu idealną opcją i na pewno polecamy Bośnię i Hercegowinę zimą. Jest fenomenalna. I klimat, i widoki, i najpiękniejsze zimy od kilku lat widzieliśmy właśnie w Bośni. Także wydaje mi się, że to jest po prostu idealna opcja. Plus na przykład my z Warszawy jadąc wiemy, że nawet w zimie jesteśmy w stanie dojechać tam, do Sarajewa. Do Sarajewa jesteśmy w stanie dojechać w ciągu jednego dnia. Chyba w zeszłym roku, przepraszam, w tym roku. W tym roku w lutym zajęło nam to chyba 15 godzin. Więc i to głównie autostradami, potem już końcówka jest taka mniej autostradowa w samej Bośni i Hercegowinie, ale całość tak naprawdę można spokojnie pokonać na jeden dzień, już być na miejscu i cieszyć się piękną zimą. Oczywiście z tą zimą to tam też bywa różnie, bo to nie jest tak, że przyjedziecie i hura, będzie super śnieżna zima, tylko czasami trzeba ten śnieg poczekać dzień lub dwa, ale zazwyczaj spada, więc... A to było coś, co mnie zaskoczyło, muszę ci powiedzieć, bo ja też nie wiem dlaczego, bo zawsze no, jedziemy z tej Polski na południe i sobie tak wyobraziłam, że okej, uciekamy od naszej polskiej zimy i tam będzie tak trochę cieplej, a tu wcale nie. Twoje to znaczy... opowieści były raczej takie śnieżne, coś tam zasypało, gdzieś się nie dało dojechać, ale daliśmy radę i była magia. I to znaczy to jest też tak, że... Odpowiem jak psycholog, to zależy. To wszystko zależy od tego, jak się nam uda trafić, bo bywało też tak, że i też zależy w którym kraju. Na przykład wydaje mi się, że w takiej Bośni i Hercegowinie czy w Czarnogórze mamy, tej północnej części Czarnogóry, mamy większą szansę na zimowe warunki niż na przykład na południu Albanii, bo w Albanii też swego czasu byliśmy w zimie, zresztą spędzaliśmy tam jednego Sylwestra, spędzaliśmy go w Durres, na wybrzeżu. Wtedy była w ogóle przepiękna pogoda, cały czas świeciło słońce, nie było ani grama śniegu, tylko był taki dosyć mocny wiatr i było zimno, więc ta odczuwalna temperatura, ja myślę, że tak oscylowała przy minus iluś, ale było przepięknie i gdyby nie to, że dzień był krótki, to moglibyśmy tak naprawdę zapomnieć, że jesteśmy tam zimą. Także Bałkany zimą jak najbardziej się polecają. Oczywiście tutaj trzeba być jeszcze bardziej elastycznym niż latem, to znaczy tutaj naprawdę trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że gdzieś nie dojedziemy, że trzeba będzie te plany bardzo dynamicznie zmieniać, ale warto, bo to co jakby dzieje się zimą na Bałkanach, to dopiero jest magia. Dobrze, to czyli szybko przechodzimy do numeru dwa, zanim coś nam się przypomni jeszcze na temat numeru jeden, żeby nam się udało troszkę opowiedzieć o tym bałkańskim naj. Największe bałkańskie zaskoczenie, czegoś, czego się totalnie nie spodziewałaś, a tu nagle bam. Tych zaskoczeń było tak naprawdę dużo, ale wydaje mi się, że chyba największym dla mnie zaskoczeniem było to, że książki opisujące Bałkany, książki opisujące ludzi na Bałkanach nie kłamały, że rzeczywiście te bałkańskie narody są niesamowicie otwarte. I to było coś, co już podczas tej pierwszej podróży, która nie była taką podróżą stricte road tripową, tylko to była podróż trekkingowo-górska, to już się sprawdziło. I to taka szybka historia o tym, jak dostaliśmy właśnie z moim kumplem Tomaszem broszurę informacyjną w jednej z czarnogórskich informacji turystycznych, była to broszura dotycząca gór Sinjajewina, to jest takie pasmo, o którym prawie mało kto słyszał. I w tejże broszurze było napisane, że no, że tutaj górale mieszkające, czy pasterze mieszkający w tych górach są bardzo gościnni, że jak widzą turystów, to z daleka już ich zapraszają, krzyczą kafu, rakiju i machają i zapraszają do siebie i oczywiście tych turystów goszczą. Więc my tak na to spojrzeliśmy z kumplem, mówimy tak, na pewno, nic z tych rzeczy w życiu. No i teraz chciał, że wylądowaliśmy w tych górach, idziemy przez to pasmo, no jest niesamowite, to jest taki ogromny, tak naprawdę płaskowyż, bardzo tak malowniczo pofałdowany. I widzimy na horyzoncie taki mały, biały domek. I z tego małego, białego domku wybiega pani, krzyczy, turista, kafu, rakiju i macha do nas, żebyśmy przyszli. Ale my osłupieliśmy, ponieważ... Okay. To po prostu wyglądało jak scena z tej broszury informacyjnej. Mówimy, to jest niemożliwe. No i rzeczywiście pani nas ugościła, a po prostu ugościła nas po królewsku. Dała absolutnie wszystko, co miała najlepsze w domu.
I... Ale tak ugościła, tak w sensie za darmo, czy tak? Tak, my nawet nasz pierwszy odruch był taki, że tak, że chcieliśmy jej jakieś tam pieniążki zostawić, żeby jakoś jakkolwiek się odwdzięczyć. Ona powiedziała, że absolutnie nie. I potem, kiedy szliśmy przez te głody, to ta sytuacja powtarzała się praktycznie przy każdej kolejnej wiosce pasterskiej i praktycznie za każdym razem byliśmy przez kogoś zapraszani. No, moim takim jeszcze bardzo przyjemnym wspomnieniem z tamtego okresu było to, jak skończyły nam się zapasy wody w tychże górach, a one są dosyć suche i tam naprawdę trudno o wodę. No i marzyliśmy, żeby w końcu dobić się do jakiejś wioski pasterskiej, żeby te zapasy wody uzupełnić i właśnie widzimy na horyzoncie parę domków i widzimy, że z tych domów wychodzi do nas pasterz, idzie w naszą stronę i podchodzi do nas i mówi, że on nas chce zaprosić do siebie do domu, że jeżeli byśmy chcieli przyjąć to zaproszenie, mówimy tak, oczywiście wody. No i po chwili rzeczywiście przyszedł do nas, tak, przyszedł do nas takimi dużymi szklankami wody, ona była taka oszroniona. No więc ja sobie wzięłam taki porządny łyk tej wody i okazało się, że owszem, to była woda, ale ognista i to była przepyszna rakija. Naprawdę cudowna historia. Wyjątkowo pyszna rakija. Adresik. Tak, więc oczywiście ja tam się od razu zapowietrzyłam. Towarzyszący mi Tomasz ogólnie był bardziej przezorny i nie rzucił się na tą wodę od razu, więc oczywiście panowie się ze mnie śmiali, no ale efekt tego pobytu u pasterza był taki, że potem przez górę szliśmy ze śpiewem na ustach i było nam bardzo dobrze. Jej. Także ta otwartość ludzi, ta ich bezinteresowność, bo już potem też podróżując z Markiem, też wielokrotnie tej takiej bezinteresownej pomocy też doświadczaliśmy, na przykład, nie wiem, gdzieś się zgubiliśmy, no i było widać, że krążymy po jakiejś małej miejscowości, nie możemy znaleźć trasy wyjazdowej w góry, podjeżdża do nas samochód, otwiera się szyba i pytanie, słuchajcie, czy mogę wam jakoś pomóc, może gdzie chcecie dojechać, no to my tłumaczymy, że tu i tu. No to jedźcie za mną, ja wam wskażę drogę. Więc to były też takie sytuacje, gdzie rzeczywiście tej pomocy i tej otwartości doświadczaliśmy. W książce też ten motyw się przewija przy szosie SH20 w Albanii, gdzie spędzamy miłe popołudnie na takiej małej plaży nad piękną górską rzeką i nagle podchodzi do nas dwójka nastolatków z takiej albańskiej ekipy, która też sobie odpoczywa niedaleko nas i oni grillowali. To w ogóle było też o tyle urocze, że Marek tak siedział, tak patrzył na tego ich grilla i mówi, kurczę, ale bym zjadł takie grillowane mięsko i nie mija, nie wiem, 10 minut patrzymy, oni idą do nas z takim talerzem właśnie różnych grillowanych wiktuałów, kawałkiem chleba, jakimiś owocami. I oni z takim uroczym właśnie tekstem, że słuchajcie, my tak widzimy, że wy tutaj sobie siedzicie i że tak bez jedzenia jesteście, tutaj macie od nas, tak żebyście sobie spróbowali tych naszych tutaj specjałów, więc po prostu ja zaczęłam się śmiać, że oni chyba zrozumieli, jak Marek po polsku powiedział, że on by tego grillowanego mięsa spróbował, bo po prostu no idealnie w punkt. Dokładnie, dokładnie, a to się wiąże z moim... kolejnym pytaniem, czyli najciekawsza historia podróżnicza lub emigracyjna, bo wiem, że też mieszkaliście troszkę na Bałkanach, związana z miejscowymi, czyli generalnie odpowiedziałaś na dwa pytania. Na dwa pytania. Tak. Powiem ci, że to nie było zamierzone, ale w sumie tak. Czyli generalnie stereotypy na temat mieszkańców Bałkanów się sprawdzają. Znaczy tak, te pozytywne jak najbardziej, bo oczywiście... A negatywne? Tak, znaczy wśród negatywnych, no to, że to są furiaci, że jakby ta ich energia nie zawsze idzie w tę pozytywną stronę, tylko czasami w tę negatywną, więc kurczę, no to są dusze trochę też mimo wszystko gdzieś tam też i słowiańskie i my mamy z nimi bardzo dużo wspólnego. Więc to też trzeba gdzieś tam, dlatego my też się z nimi tak dobrze dogadujemy, oni tak, te narody bałkańskie bardzo lubią Polaków, a Polacy bardzo lubią bałkańskie narody, bo my gdzieś mamy dużo tych wspólnych mianowników. Też nawet taka kwestia, że często wiele słów mamy bardzo podobnych, może poza albańskim, ale i w albańskim nawet można znaleźć polskie zapożyczenia, więc to już też jest dziwne, bo albański to jest taki miks języków, że i tak brzmi, że to naprawdę jest kosmos. Ale już w przypadku serbsko-chorwackiego czy chorwacko-serbskiego tych wspólnych mianowników jest bardzo dużo, więc nawet po polsku czasami idzie się dogadać.
Co nie zmienia faktu, że to właśnie to też jest taka kwestia właśnie tego porozumiewania się, to też często jest pytanie o to, jak się my porozumiewamy na Bałkanach. To było tutaj nawet takie pytanie, to może od razu odpowiemy, w jakim języku najczęściej komunikujecie się z miejscowymi, nie o duże miasta tutaj chodzi, ale o wioski. To porozumiewamy się po angielsku. I tak naprawdę przez tyle lat jakoś nigdy nie mieliśmy czasu na to, żeby się zabrać jakoś porządnie za naukę lokalnych języków. Oczywiście przez te, w moim przypadku, 10 lat podróżowania po Bałkanach, ja oczywiście gdzieś tam mam spory zasób słów, które jak na przykład się denerwuję, to jestem w stanie z siebie wyrzucić i nagle się okazuje, że jestem... Kiedyś zaczęłam się kłócić właśnie z pogranicznikiem na przejściu granicznym, to okazało się, że jest tylko przejściem granicznym lokalnym, a według naszej wiedzy powinno być przejściem międzynarodowym, więc wtedy nagle wykrzesałam z siebie taki potok słów, że nawet Marek siedział i patrzył się tak zszokowany. Pogranicznik zareagował, a to jednak pani jest lokalna, to zapraszamy. Nie. Jak zobaczył nasze paszporty i to, że jednak jest samochód z Polski, kazał nam wracać, nie wiem, 40 km z powrotem i szukać przejścia granicznego tego właściwego. Natomiast faktycznie my się głównie porozumiewamy po angielsku i nawet w małych miejscowościach da się porozumieć po angielsku. Mieliśmy kilka takich sytuacji, że sami byliśmy w szoku, że nagle przyjeżdżamy do miejscowości, która jest po prostu na końcu świata, a tam nas witają panowie, którzy mówią pięknym angielskim z brytyjskim akcentem, więc można się było zadziwić. Natomiast my też powtarzamy jedną ważną rzecz. Jeżeli się chcemy dogadać albo chcecie dogadać, to nieważne w jakim języku będziecie to chcieli zdobyć. Czy będziecie chcieli puszczać znaki dymne albo, nie wiem, rytmy na tamtamach wystukiwać, to dogadacie się, tylko obie strony muszą tego chcieć. I tutaj naprawdę kwestia językowa jest w tym momencie drugorzędna, bo naprawdę tutaj jest kwestia tego, że trzeba być otwartym i nie bać się tego kontaktu z drugim człowiekiem, więc tak naprawdę angielski jest podstawą, ale nawet z jakimś tam podstawowym zasobem słów lokalnych plus językiem polskim jesteśmy sobie w stanie bardzo dobrze poradzić. Także tutaj tego bym się akurat w przypadku Bałkanów nie obawiała, a w Albanii, gdzie no, ten język jest dosyć specyficzny i trudny tak w pierwszym momencie, jak się go słyszy, to tam tak naprawdę bardzo dużo osób jednak mówi po angielsku, bo dużo osób jednak gdzieś tam z Albanii swego czasu emigrowało. Oni generalnie często gdzieś tam mają, czy rodzinę, czy nawet sami często mieszkają za granicą, a tylko na przykład sezon wakacyjny spędzają w swoim rodzimym kraju, więc oni tę znajomość języków posiadają, także tam raczej też nie będzie problemu, żeby się porozumieć. Także bardzo dużą mniejszość albańską. No właśnie. Tak. I tak samo z Kosowa. Także przyznaję, że tak, jest ich trochę. No właśnie, więc tutaj mówię, jeśli chodzi o te aspekty komunikacyjne, to nie ma zazwyczaj żadnych problemów. A bardzo mnie ciekawi, czy widać różnicę mentalności pomiędzy nimi, czyli załóżmy pomiędzy Albańczykami, a Rumunami, Bułgarami i innymi narodami? Tutaj też pewnie ktoś może zaraz powiedzieć, że bo Rumunia to nie Bałkany, ale Słowenia to też nie Bałkany, dlaczego to się znalazło w książce o Bałkanach, więc polecam książkę zakupić, bo ja tam to wyjaśniam, dlaczego te kraje się znalazły. Więc tutaj od razu mówię, że to nie jest gdzieś tam jakiś taki punkt zaczepny, że ja to tak specjalnie, że tak powiem, umieściłam, żeby wywołać jakiś skandal, bo kłótnie o to, jakie kraje są bałkańskie, a które nie, to jest, że tak powiem, taki temat, który gdzieś tam się często przewija. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, te różnice widać, bo musimy też pomyśleć o tym, że Bałkany to tak naprawdę kiedyś spora część Bałkanów to było jedno państwo, mieliśmy Jugosławię, więc te kraje, które kiedyś były republikami w Jugosławii, one mają ze sobą sporo wspólnego, ale jakby z czasem widać te różnice, więc na przykład Słowenia, która często właśnie dużo osób mi zarzuca, że a czemu wy piszecie o Słowenii, Słowenia to w ogóle nie ma klimatu Bałkanów i w ogóle to nie są Bałkany i tak dalej, ale naszym gdzieś tam punktem takim zaczepnym jest to, że to jest kraj byłej Jugosławii, gdzie jednak bardzo dużo ludzi ma korzenie gdzieś tam rodzinne, nie tylko w Słowenii jako kraju, ale też i w Serbii, i w Czarnogórze, i w Macedonii Północnej, więc te wszystkie narody gdzieś tam się ze sobą mieszały. Ale jeśli by na przykład mówić o tym, który naród jest taki troszkę bardziej, powiedzmy, zachowawczy, czy taki
może bardziej zachodnioeuropejskie, to na pewno bym powiedziała, że taka jest właśnie Słowenia. Natomiast tak naprawdę cała reszta państw jest do siebie zbliżona. Albania może jest troszkę inna, bo tutaj w przypadku Albanii mamy te kwestie, że był to kraj przez długi czas jednak odcięty od reszty świata, bo Enver Hoxha go w ubiegłym stuleciu postanowił zamknąć. I tak naprawdę Albańczycy nie bardzo mogli z Albanii wyjechać, a gdzieś tam zagraniczni obserwatorzy nie bardzo mogli do tego kraju wjechać. Nawet jak wjeżdżali, to oczywiście mieli będą taką pokazówkę, że to jest taki kraj otwarty i w ogóle, a tak naprawdę to był zamknięty i ludzie nie mieli najlepszych warunków do życia. Więc gdzieś tam pod takim kątem tej przeszłości to w Albanii czasami widać. Ale wydaje mi się, że już z biegiem lat, kiedy ta turystyka też w Albanii niesamowicie mocno się rozwinęła, to już też widać jakby zmianę też w ich podejściu i też ta ich otwartość gdzieś tam też zaczyna się coraz bardziej rozbudowywać. A jeśli chodzi o pozostałe państwa, to tutaj jakby te różnice są troszkę mniejsze, ale też myślę, że można gdzieś tam takie niuanse wyłapywać, ale to będą, mówię, takie już drobniejsze, że tak powiem, kwestie. A czy oni teraz, ja wiem, że to jest takie trochę pytanie, bo wojna była dawno temu, już powiedzmy sobie szczerze, że 30 lat temu. No tak. Natomiast my cały czas mamy to w głowie, tą wojnę, pamiętamy to, jeszcze w nas to żyje, szczególnie pokolenie takie tam, to 30 plus, powiedzmy sobie szczerze. Czy widać jeszcze taką powojenną wrogość pomiędzy tymi narodami? Znaczy, o wrogości bym raczej nie mówiła, a zresztą to też jest trochę tak, że bardzo dużo osób po prostu nie za bardzo chce o tym rozmawiać. Ja też, bo ponieważ my mamy też coś takiego, że jako naród my jesteśmy trochę tacy ciekawscy i bardzo często jest mi zadawane takie pytanie, a wiesz, czy ja jak pojadę na te Bałkany, to ja, czy ja mogę się tych ludzi pytać o to, jak tam było w trakcie wojny? No, może nie. Okej. Znaczy generalnie tak, ja mówię zawsze, że to zależy, tu znowu posłużę się moim ulubionym stwierdzeniem z psychologii, że tak naprawdę to zależy od człowieka, z którym rozmawiamy, bo dla części osób to będzie bardzo, ale to bardzo trudny i drażliwy temat, więc musimy gdzieś tam zachować jakieś resztki taktu i mimo wszystko uważać na to, czy po prostu kogoś nie urazimy i czy nie przywołamy jakichś takich trudnych wspomnień, które po prostu tego człowieka gdzieś tam bardzo dobiją i zdołują, więc to jest pierwsza rzecz. Bardzo często jest tak, że po prostu oni sami gdzieś ten temat zaczynają i wtedy można ich pociągnąć jakby za język. Ja taki moment zaskoczenia miałam w tym roku, kiedy byliśmy w Sarajewie i wynajmowaliśmy mieszkanie generalnie w mieszkaniu w bloku w Sarajewie. Nasz właściciel był przemiły, po prostu był straszną gadułą, chyba jeszcze czasami momentami większą ode mnie. I gdzieś się zeszło na temat polecanych przez niego restauracji, ponieważ mimo tego, że w Sarajewie bywamy regularnie, to wiadomo, że te knajpy gdzieś tam się zmieniają i pojawiają się nowe, albo stare się zamykają, więc chcieliśmy prosić jakąś taką podpowiedź, gdzie można pójść zjeść. No ale ja powiedziałam, mówię, no dobra, ale musisz polecić takie miejsce, gdzie ja jako wegetarianka będę mogła też coś smacznie zjeść. On tak się na mnie spojrzał, tak pokiwał głową i tak, wiesz, ja to nigdy bym nie mógł zostać wegetarianinem. Bo wiesz, w trakcie wojny to ja ogólnie żywiłem się tylko roślinami, tak naprawdę tylko tym, co rosło tutaj na zboczach gór i tak naprawdę mnie się jedzenie tej zieleniny i tych roślin po prostu już tak źle kojarzy, że ja teraz będę jeść tylko mięso. Więc tak, więc i potem troszkę go gdzieś tam za język jeszcze pociągnęłam i o tej wojnie chwilę porozmawialiśmy, ale mówię, ja bym polecała w tych tematach sporo taktu, a jeszcze jest druga rzecz, którą podkreślają też nasi znajomi, którzy są gdzieś tam tym pokoleniem powojennym, że oni mają tego tematu po prostu serdecznie dość. Że oni chcą po prostu żyć współczesnością, tym, że to jest kraj, kraje, które się rozwijają, gdzie tak naprawdę próbują wyjść z tego takiego powojennego marazmu i tego po prostu poczucia, że jedynym, gdzie te kraje zaistniały, no to właśnie była wojna. I oni też powtarzają jedno, że oni nie chcą zapomnieć o tej przeszłości, tylko nie chcą nią ciągle żyć. I to też gdzieś tam warto mieć na uwadze.
No tak, ale to też zauważamy, jak do nas, do Polski przyjeżdżają ludzie i chcą zobaczyć, nie wiem, zabytki PRL-u. Dla nas, no tak, 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 tak. To jest przeszłość, widzimy już inne rzeczy, natomiast zadawane nam są pytania, czy nie wiem... No, ja słyszałam takie badania, takie pytania również od Szwajcarów, czy mam łazienkę w domu. Czy... No tak. No i to jest takie, no cóż. Znaczy, no, ja nie mówię, że nie warto się interesować przyszłością państw bałkańskich, bo to jest też fascynujące, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o ludzi, to jeżeli oni sami te tematy zaczynają, to wtedy warto jakby ten wątek pociągnąć, natomiast nie zawsze bym wyskakiwała od razu, cześć, to może mi opowiesz coś o wojnie, bo wtedy może być tak. Reakcja trochę bardziej na dystans. Dokładnie, dokładnie. Skoro już zaczęłyśmy mówić o jedzeniu, to przejdźmy do następnego naj. Najsmaczniejsza bałkańska potrawa według ciebie. No i tutaj pojawi się problem, ponieważ ja mogę tylko i wyłącznie mówić o tym, jakie są najsmaczniejsze potrawy wegetariańskie, ponieważ no, ja odkąd jeżdżę na Bałkany, to od tego czasu jestem wegetarianką, znaczy ja już nią jestem kilkanaście lat, więc tak naprawdę jeszcze przed tymi moimi pierwszymi podróżami bałkańskimi już byłam wegetarianką i tak naprawdę większość osób, która jak słyszy, że jeżdżę na Bałkany i nie jem mięsa, to mówi, ale jak to? To jest niemożliwe. I od razu podpowiem jedną rzecz. Jak będziecie jechać zimą na Bałkany, to przygotujcie się, że wasza dieta będzie bardzo monotematyczna, bo to prawdopodobnie będą frytki z serem, jakieś grillowane warzywa, może trochę ajwaru i tak naprawdę jakieś pieczywo. I ogólnie te wszystkie ich nadziewane burki i tak dalej, to też będzie dostępne. Natomiast rzeczywiście zima jest pod tym kątem słaba, bo ten wybór wegetariańskich potraw, które opierają się właśnie na przykład na dużej ilości świeżych warzyw, no jest bardzo ograniczony i wtedy ja jestem taka trochę pokrzywdzona przez los. Ale jeżeli... Z drugiej strony to jest dobre, bo pokazuje, że gotuje się z potraw, z produktów tak. Sezonowych. Tak, 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 jak najbardziej. To jest super. I tak naprawdę zaczynając od takiego mojej subiektywnej listy topowych potraw, no to oczywiście zaczniemy od szopskiej sałaty, która no nie jest, że tak powiem, żadnym wykwintnym daniem, ale opiera się tak naprawdę na kilku składnikach, czyli dobrym szopskim słonym serze, pomidorach, ogórkach. No i tutaj według różnych, że tak powiem, przepisów albo jest cebula, albo zmarnowana papryka, to jest jakby już różnie w zależności też od kraju interpretacji, ale to, co jest niesamowite na Bałkanach, to, że tam faktycznie te owoce i warzywa smakują słońcem. Jak się je pomidora, to jest pomidor, który po prostu rósł na słońcu i to słońce tam i ten ciepły wiatr, to czuć w każdym po prostu kęsie tego pomidora. Więc to jest po prostu magia tam tych właśnie, to, że tak powiem, roślinnych dań, bo tam rzeczywiście ten smak jest po prostu niesamowity, więc szopska sałata na pewno. Kiedy teraz mieszkaliśmy w Macedonii Północnej przez jakiś czas, w zeszłym roku na jesieni, to nasz przyjaciel przygotował dla nas makalo. Makalo to jest pasta z czosnku. Brzmi dosyć dziwnie, w każdym razie jest to taka pasta, gdzie bardzo długo po prostu w moździerzu ubija się ten czosnek i on ma potem taką formę masełka. Do tego można dodać na przykład pietruszkę lub jakąkolwiek inną zieleninę. Pieczywem, czy... Tak, to można jeść na przykład z grzankami na ciepło, z ziemniakami, tu już jest pełna dowolność, ale zasada jest jedna. Jeżeli powiedzmy siedzimy w gronie 5 osób, to wszystkie osoby muszą jeść makalo, bo jak jedna nie je, to niestety potem ma bardzo ciekawe doznania zapachowe. Erotycznych, ewentualnie tylko z tymi, którzy jedli, tak. Tak, dokładnie, więc tu w przypadku makalo to jest taka jedna zasada. Kolejna rzecz tutaj również będzie danie z Macedonii Północnej, czyli tawcze grawcze. I tawcze grawcze to jest po prostu bardzo proste danie, czyli fasola, to chyba u nas byśmy powiedzieli, że to była fasola jaś. Ona jest przygotowywana w takim sosie pomidorowym, tam z dodatkiem jeszcze różnych warzyw. Jest też wersja mięsna, ale jest też właśnie wersja wegetariańska. Jest to bardzo sycące danie, też bardzo smaczne, także polecam.
z na przykład bułgarskiej kuchni, która w ogóle według mnie jest jedną z lepszych, jeśli chodzi o kuchnię wegetariańską, to właśnie kuchnia bułgarska, która czasami jest trudna w odbiorze, bo niestety nie zawsze jest łatwo trafić na dobrą restaurację z tradycyjną kuchnią bułgarską, ale tam na przykład bardzo lubię padlenkę, czyli to jest taki placek nadziewany na przykład serem. Jest przepyszne. Zresztą w ogóle ser na Bałkanach to jest poezja. Po prostu ja bym mogła tylko jeść, nie wiem, w Rumunii kaszkawały, czyli taki twardy, głównie żółty ser, czy właśnie sirenę, czy szopski ser. No. A w Czarnogórze to koniecznie trzeba spróbować kajmaku. I kajmak to bynajmniej nie jest nic słodkiego, tylko to jest ser słony, który ma taką konsystencję masła, zresztą też często ma taki kolor, powiedzmy, żółty, w zależności jak jest przygotowywany. I kajmak to jest poezja, po prostu kajmak na przykład takim świeżym, jeszcze ciepłym chlebie. O, cudowne. Niestety w Polsce kajmak bardzo trudno dostać, albo to jest prawie w ogóle niemożliwe, ale jeżeli będziesz na Bałkanach, to najlepiej kupisz taki kajmak prosto od pasterzy, ale jeżeli nie będziesz takiej mieć możliwości, to w sklepach kajmak również jest dostępny. Co za niebezpieczny temat teraz. Tak mi ten ślinka napłynęła do ust. No to jest, znaczy od razu mówię, że jak się jedzie na Bałkany i tutaj też w kwestii dla mięsożerców, to lepiej nie być na diecie, bo tam wszystkie potrawy są zazwyczaj dosyć duże, dosyć takie sycące, kaloryczne, bo te mięsne dania, czyli na przykład czewapy, czyli takie podłużne kotleciki z mięsa siekanego, czy pleskawice, czyli taki, powiedzmy, ale nasz schabowy, tylko bez panierki, tylko to jest takie dobrze, że tak powiem, wytłuczone mięso, często też na przykład nadziewane serem albo cebulą i to jest, że tak powiem, są takie dania, gdzie naprawdę można spokojnie się najeść. No nie wątpię. A wino? W sensie napoje? Wino, no wiadomo, że wino, no. Wiadomo, że wino. Oczywiście, tu jakby alkoholem, który jest numerem jeden na Bałkanach, to oczywiście jest rakija. I tutaj rakije są przygotowywane przede wszystkim na winogronach, ale może być też rakija pędzona na jabłkach, na gruszkach, na śliwkach. No generalnie co kto ma w domu, to może z tego rakije, że tak powiem, przygotować. No i rakija jest takim łącznikiem, że tak powiem, gdzie toasty muszą być właśnie przy rakii, gdzie to, ta integracja zazwyczaj, jeżeli na przykład się przyjeżdża gdzieś i wychodzi gospodarz, to na często 90% wyskakuje z rakiją, bo potrzeba się tutaj wspólnie napić. Ale wino też jest bardzo ważnym elementem gdzieś tej bałkańskiej kultury. Jedne z lepszych win właśnie pochodzą z, chociażby z Czarnogóry, ale też fenomenalne wina pochodzą z Bułgarii. Nam się Bułgaria tylko kojarzy z nieszczęsną kadarką, którą bardzo lubię i w czasach gdzieś tam studenckich ta kadarka to po prostu był hit, bo była najtańsza i była w miarę dobra. Ale ta kadarka też, którą my tutaj pijemy w Polsce, ta kadarka, która jest w Bułgarii, to często są w ogóle dwa różne światy. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że te wina bułgarskie, one też bardzo mocno ewoluowały i tam w ogóle bardzo mocno zainwestowali w bardziej nowoczesne właśnie winnice, więc to jest, tak powiem, też bardzo rozwojowy temat. Z takich, no i oczywiście też Bośnia i Hercegowina też ma sporo dobrych win. Albania, ja tutaj akurat do win albańskich nie jestem tak do końca przekonana, ale też są takie, które, że tak powiem, są godne uwagi, więc wina jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o piwa, bo to też w Polsce, no my jesteśmy też piwoszami, więc no tutaj no niestety mam dobre i złe wiadomości. Dobra jest taka, że piwa są tam w miarę dobre, ale w większości są to raczej lagery, więc nic specjalnego. A dobra jest taka, że rozwija się tam rynek piw kraftowych, takich bardziej rzemieślniczych i to też daje, że tak powiem, taki moment, że rzeczywiście można jakieś takie ciekawsze piwa też u nich znaleźć, także to jest też temat, który się rozwija, ale to mam wrażenie, że rozwija się właśnie wraz z tym, że pojawia się coraz więcej turystów i oni też trochę wymagają tego, żeby te lokalne piwa smakowały trochę lepiej niż taki zwykły lager. Oczywiście. Chociaż gdy jest gorąco, taki zwykły lager jest naprawdę fajny, gdy jest mocno schłodzony, to żeby dokładnie z siebie ten kurz drogi nie jest zły. Okej, kolejne najciekawsza historia podróżnicza związana ze zwierzętami. Mieliśmy ludzi, to teraz przeróbmy zwierzęta. No tak. Bardzo ciekawe rzeczy w książce i jestem ciekawa, z
co z tego wybierzesz, a może coś, czego w książce nie przeczytałam, nie znajdziemy? Znaczy w ogóle podróżowanie po Bałkanach to jest coś takiego, że rzeczywiście te zwierzaki tam się przewijają non-stop praktycznie. W szczególności to dobrze widać było w Albanii, gdzie kiedy byliśmy po raz pierwszy, to przeżyliśmy taki lekki szok poznawczy, bo jadąc autostradą nagle się okazało, że gdzieś nam tam czy to przebiegło stado owiec, a tu gdzieś pojawiła się jakaś krowa, która sobie maszerowała pasem awaryjnym, albo gdzieś nam przebiegły konie. Więc ogólnie tak byliśmy troszkę zaskoczeni tym, że jesteśmy na autostradzie, a tutaj nam zwierzaki biegają. Ale ogólnie to, o czym też warto pamiętać, wybierając na Bałkany, to, że jeżeli będziecie chcieli na przykład gdzieś tam się plątać po górach, to musicie uważać na psy pasterskie i to jakby tyczy się zarówno noclegów na dziko, jak i ewentualnych trekkingów, ponieważ pieski pasterskie na Bałkanach są bardzo specyficzne, w szczególności, że są tam też takie rasy typowo bałkańskie, które na przykład zostały stworzone po to, żeby były w stanie walczyć z niedźwiedziem i na przykład taką walkę wygrać, żeby to stado obronić, więc to nie są pieski małe, miłe i przyjemne, tylko wyglądają jak takie spore bestie, jak bestie. I w Albanii faktycznie przeżywaliśmy spotkanie z takimi piesełkami i nie było to zbytnio przyjemne, natomiast jakby nauczyliśmy się jednego, że w sytuacji, kiedy widzimy stado, to musimy ściągnąć wzrokiem na siebie pasterza, bo jeżeli pasterz nas będzie widział, to on tego psa po prostu odwoła i nas ten pies nie zaatakuje. Natomiast natomiast zdarzyło nam się raz, że nas po prostu takie duże trzy psy otoczyły i ujadały i nie chciały nas przepuścić. Więc to na nas nie zrobiło dobrego gdzieś tam wrażenia, ale potem nauczyliśmy się właśnie, że trzeba gdzieś tam nawiązać kontakt wzrokowy z pasterzem, to zazwyczaj pomagało. A druga rzecz to te psy ogólnie są nauczone jednego, że gest podniesionej ręki zaciśniętą pięścią oznacza, że prawdopodobnie w czymś zostaną rzucone, na przykład kamieniem, więc wystarczyło tylko zrobić taki gest, nawet niczym nie rzucać. I one sobie odchodziły i stwierdzały, a nie, to my jednak zajmiemy się czymś innym, więc... W sumie straszne. Znaczy, powiem tak, to do końca straszne nie jest, bo ja nie miałam do tych psów pretensji, może w ten sposób, ponieważ to my jesteśmy intruzami, my gdzieś tam weszliśmy na ich terytorium, a ich zadanie jest proste, one mają bronić stada i nieważne, czy to jest człowiek, bo też nie wiedzą, jakie są nasze zamiary. Może my chcemy owce ukraść, tak? Więc tutaj jakby ja uważam, że one po prostu... Z drugiej strony ja sobie pomyślałam, że to jest straszne, że ktoś w nich faktycznie rzuca kamieniami. Tak, no ale z drugiej strony to pewnie jest jakby ta kwestia, że ludziom się wydaje, że tylko w ten sposób jakby mogą się przed nimi obronić, a tak naprawdę no nie zawsze najlepszą obroną jest atak, bo to też może się różnie skończyć. Pies w takiej sytuacji może zacząć się bronić, nas w końcu zaatakuje, więc mimo wszystko ja bym też szła w stronę tego, żeby nawiązać kontakt wzrokowy z pasterzem, jeżeli tylko jest gdzieś pod ręką. I wtedy zazwyczaj nie ma problemu, on się jakby tutaj już sytuację opanuje i zajmie się tym psem, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść. Więc to z takich właśnie aspektów bezpieczeństwa też poruszania się gdzieś tam po Bałkanach. Z takich aspektów jeszcze, które gdzieś tam nie zawsze chwytają za serce, no to jest to, że niestety tych bezdomnych zwierzaków na Bałkanach jest dosyć dużo, w szczególności właśnie, w zależności od kraju, są to albo dominacja kotów albo psów. Ja się naprawdę dziwię, że jeszcze z żadnym kotem na przykład nie wrzuciłam, chociaż zawsze tutaj takim głosem od rozsądku jest Marek, gdzie na przykład ja siedzę z takim pięknym, małym koteczkiem, mówię, Marek, zobacz, jakie to po prostu, weźmy go. Nie. Ale Marek, proszę. Nie. Więc tutaj jest jakby, standard Marek tutaj z głosem od rozsądku, bo no nie wiem, jakbyśmy przekraczali granicę po prostu takim małym kotkiem. No ale jakby tutaj kiedyś może z jakimś zwierzakiem z Bałkanów wrócę, kto wie. Nie, no jasne. To łączy mi się to bardzo dobrze z następnym tematem, czyli z najstraszniejszą bałkańską historią. Te atakujące psy to jest dla mnie wystarczający temat, ale może masz coś lepszego, takiego, wiesz, mrożącego żyły wiesz, w końcu temat wszystkich horrorów to taki road trip i tak dalej i tutaj jedziemy,
ale to znaczy tak, wziąć zły zakręt i... I może nam na przykład wyskoczyć jakaś szalona ciężarówka na przykład. Znaczy tak, tutaj też gdzieś może nawiążę do tematu tych właśnie naszych dróg wspaniałych, że to, że ja mówię, że one są bezpieczne i że tam się nic nie dzieje, to nie znaczy, że tak w 100% jest. Tam po prostu trzeba zawsze uważać i no może być różnie, tak? Bo jak wspomniałam, bywa tak, że no, trafimy na przykład na kierowcę, który ma zły dzień, albo nie wiem, się zagapi, albo coś takiego się wydarzy, że no, będzie chciał spowodować wypadek. I tej historii akurat w książce nie opisałam, bo dotyczy ona trasy, która no, nie została w książce umieszczona, ale wydaje mi się, że ta idealnie pasuje. Znawcy Albanii będą wiedzieli, o czym mówię. Jechaliśmy trasą na Półwysep Rotoni i tam droga jest bardzo ładna, jest wyasfaltowana, ale jest bardzo wąska i ona sobie wiedzie po takim pagórkowatym terenie, przy czym często jak się podjeżdża na górę takiego pagóreczka, to z żadnej strony nie widać, czy ktoś nadjeżdża z naprzeciwka, więc tak sobie jechaliśmy tą drogą, rozmawialiśmy z matkiem o tym, że trzeba tutaj uważać, no bo nie widać, że ta widoczność na trasie nie jest tak do końca dobra. Wyjechaliśmy z takiego właśnie pagórka, który jeszcze dodatkowo był na zakręcie i w tym momencie widzimy, że na czołowo jedzie na nas rozpędzone białe punto. Więc po prostu zamarliśmy, no bo nawet nie mieliśmy za bardzo gdzie uciec i to białe punto nas jakoś tam wyminęło i ogólnie wyleciało z zakrętu, żeby na szczęście wyleciało z zakrętu tak, że się wbiło w taki znak określający, że tu jest zakręt. I my po prostu zamarliśmy, wyskoczyliśmy oczywiście z tego samochodu, żeby zobaczyć, czy nikomu się nic nie stało, a z tego samochodu wysypuje się ojciec, matka, ileś dzieci i dziadek. Oczywiście, i oczywiście wszyscy uśmiechnięci od ucha do ucha stoją przy tym samochodzie i się śmieją. Więc my po prostu zrobiliśmy jeszcze większe oczy, a na to wszystko, i to już było po prostu fruktogramu, na środek drogi wyszedł żółw. Więc to wyglądało potem z boku tak, jakby oni nie chcieli w tego żółwia wjechać, więc go wyminęli i wlecieli z tego zakrętu. Okay. Potem nastąpiła cała akcja wyciągania tego samochodu, ponieważ ogólnie okazało się, że to ich auto jest całe, tylko tyle, że ono po prostu zawisło na tym znaku i trzeba je było podnieść, więc ogólnie zebraliśmy się wszyscy w sobie, plus jeszcze dojechało ileś aut. Podnieśliśmy to punto, postawiliśmy na drodze, ta ekipa z uśmiechem odjechała, pomachała nam i to było tyle. Więc my dalej staliśmy z matkiem na środku tej drogi, zastanawialiśmy się, co tu się w ogóle zadziało, co to jest. Ale to była taka trochę mrużąca i zabawna historia jednocześnie. Na szczęście tutaj wszystko się dobrze skończyło i dla nas, i dla nich, bo w innej sytuacji to prawdopodobnie to by wyglądało dużo gorzej i pewnie skończyłoby się dużo gorzej i dla nas, i dla nich, ale tutaj na szczęście było wszystko okej. Natomiast tak jak mówię, no gdzieś takie sytuacje też się niestety mogą zdarzać, więc trzeba być czujnym, jak to na każdej drodze. Nie, no pewnie to jest urok road tripa. Dzieją się rzeczy. Dokładnie. Dobrze, widzę, że jest już późno, tak dobrze nam się rozmawia, jednak jest późno i może postarajmy się odpowiedzieć na jakieś pytania. Czytelników. Widzę, że się pojawiły bardzo ciekawe kwestie. Na przykład Adam napisał, biorąc pod uwagę kryterium atrakcyjności krajobrazowej, wymień w kolejności trzy twoim zdaniem najciekawsze kraje bałkańskie. To myślę, że na pierwszym miejscu byłaby Bośnia i Hercegowina, dlatego że tam ta różnorodność krajobrazów jest moim zdaniem największa. Jak sobie tak podróżowaliśmy nieraz po Bośni, to momentami wydawało nam się, że mamy krajobrazy wprost z Włoch, gdzieś a la Dolomity niemalże. Za chwilę klimat taki trochę bardziej szwajcarski, czyli na przykład jezioro i góry. Więc tam jakby ten miks krajobrazów jest na tyle duży, że chyba faktycznie ta Bośnia i Hercegowina byłaby na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi też o takie bardzo spektakularne widoki, to na drugim miejscu byłaby Czarnogóra. I na trzecim Albania, albo tak naprawdę Czarnogóra z Albanią ex aequo na tym drugim, bo to są takie kraje, które są krajami pozwalającymi na tak naprawdę dużo rzeczy, ponieważ tam mamy i morze, i góry jednocześnie, one się tam spotykają w jednym miejscu i to jest taki moim zdaniem najpiękniejszy krajobraz, gdzie właśnie woda i góry spotykają się i tworzą właśnie taką idealną kompilację, która pozwala właśnie realizować ten aspekt takiej turystyki aktywnej, czy na przykład trekkingi, czy właśnie jakieś widokowe road tripy z relaksem, bo możemy
po takim intensywnym dniu zjechać nad morze, na wybrzeże i sobie poleżeć na plaży, więc gdyby po prostu te dwa kraje dać ex aequo, to potem na trzecim miejscu dałabym Macedonię Północną. No, chociaż nie ma morza, to ma trzy duże tektoniczne jeziora, też gdzie się spotykają góry mniejsze bądź większe i gdzie ta różnorodność krajobrazów też jest bardzo duża, tylko wtedy już w przypadku Macedonii Północnej warto zjechać gdzieś tam z tych takich najbardziej popularnych tras i gdzieś tam w taki, nazwijmy to, interior wjechać i tam też dzieje się magia wtedy. Fajnie. Marta pyta, powiedziałaś o Bałkanach zimą, natomiast nie wiem, czy odpowiedziałaś na to pytanie. Który z krajów bałkańskich polecasz na Sylwestra? Absolutnie Sarajewo, Bośnia-Hercegowina. Tam Sylwestra spędzaliśmy kilkukrotnie i powiem szczerze, że to jest moim zdaniem wymarzone miejsce, ponieważ atmosfera miasta jest niesamowita, to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jeżeli na przykład ktoś lubi jeździć na nartach, to w okolicach miasta znajdzie kilka naprawdę świetnych miejsc do jazdy. To będzie chociażby Jahorina, będzie to Bieleśnica i Igman, to są wszystko miejsca po zimowej olimpiadzie. Także tam infrastruktura z roku na rok jest coraz bardziej rozbudowywana i coraz lepsza, więc jeżeli tylko jest śnieg, są dobre warunki, to tak naprawdę można bardzo fajnie połączyć taki city breakowy aspekt, czyli zwiedzanie miasta z taką aktywnością bardziej zimową, czyli właśnie jazdą na nartach. I tutaj nawet nie trzeba koniecznie wieźć swojego sprzętu, są wypożyczalnie na miejscu, także można jakby spokojnie tutaj sobie to wszystko połączyć. Plus Sarajewo jest magiczne, uważam, że Sarajewo najpiękniejsze jest właśnie zimą. Także jakbym miała spędzać ponownie kolejnego Sylwestra, to na pewno w Sarajewie. Fajnie, tutaj czytam, mamy bardzo ciekawe komentarze, aczkolwiek to nie są pytania bardziej. Bardziej komentarze. Właśnie na przykład na temat znikającego asfaltu w Albanii. No to jakby to też się zdarza, ponieważ tutaj akurat zdarzają się takie trasy, że na przykład jedziemy, jest piękny asfalt, za chwilę nagle go nie ma, bo na przykład go nie położono albo go zerwano z jakiegoś innego powodu. Więc to też się zdarza tutaj. My mamy też taką technikę jazdy, że zazwyczaj się trzymamy jakiegoś miejscowego, który jedzie szybko. Jak on zrobi jakieś dziwne manewry, na przykład nagle hamuje i gdzieś jeździ zygzakiem, to znaczy, że trzeba robić dokładnie to samo, co on, bo na przykład jest jakaś wyrwa albo, nie wiem, właśnie się skończył ten rzekomy asfalt i trzeba go gdzieś tam ominąć, ten taki dziurawy kawałek bokiem, więc to jest zawsze taki dobry pilot, jak my to mówimy, że dobrze mieć pilota, bo wtedy wiadomo, że tak powiem, co gdzieś tam nas za chwilę może czekać. I obserwowanie, jak jeżdżą miejscowi, akurat przydaje się podczas jazdy po Bałkanach. Nie, no oczywiście, ja myślę, że się zawsze przydaje, no chyba, że ktoś pożyczył sobie samochód i ten samochód jest lokalny, ale to jest turysta. No ale wtedy można... No tak, tak, tak. Wtedy można wiedzieć, jeżeli on ma problemy, to znaczy, że my możemy mieć niedługo problem. Również, dokładnie. Dokładnie. I co my tu jeszcze mamy? Pozdrowienia od rodziców, rudych rodziców. Też pozdrawiam rodziców. Tak, gratulacje książki, czytelnicy się cieszą, że jest gruba, ja też uwielbiam grube książki, jak książka jest. Się kończy za szybko, to jest naprawdę żal. To powiem, że moja teściowa, jak zobaczyła książkę, powiedziała: o, dobrze, jest duża czcionka. Faktycznie czcionka jest spora, ale to nie jest tak, że wiecie, macie, nie wiem, czy teraz będzie widać, bo już jest tak, no, coś może widać. Że to po prostu, znaczy też jak dla mnie ta czcionka jest takiej wielkości, rzeczywiście nie będzie wam się wzrok męczył podczas czytania. Zresztą nie chodziło o to, żeby ta czcionka była duża, żeby książka była gruba dzięki temu, bo to nie. Treści też jest sporo, ale wydaje mi się, że jest na tyle optymalne, że nawet jak ktoś nosi okulary, to będzie mu się dobrze czytać. Tak, no bo wiadomo, jak jest taka malutka czcionka, jest dla mnie typowa dla przewodników. Tak, dokładnie. I to naprawdę okej. I wtedy jest bardzo dużo treści, ale to jest takie funkcjonalne, żeby naprawdę odczuć radość czytania. Myślę, że czcionka powinna być tak, większa. Dokładnie.
oczywiście. Czy na koniec masz jakieś rady, albo chciałabyś coś powiedzieć właśnie jeszcze na temat książki, bo chyba powiedziałyśmy już bardzo dużo na jej temat. Że... Tak, ja myślę, że tak naprawdę ta książka, mam nadzieję, że te osoby, które już na Bałkanach były, ale na przykład jeszcze nie przejechały tych wymienionych w książce tras, a osoby, które w ogóle na Bałkanach nie były, to te wszystkie osoby ta książka zainspiruje do tego, żeby region eksplorować właśnie na własną rękę. Bo wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby Bałkany poznać i się w nich zakochać, to właśnie je kosztować. Czyli tak naprawdę mieć ten czas na to, żeby poczuć klimat Bałkanów, żeby po prostu pójść jakby z... Ja to mówię tak, żeby pójść za tym takim nurtem, który nas czasami gdzieś tam w różne strony pcha i po prostu móc faktycznie w tych Bałkanach się w pełni zakochać, to jest jakby pierwsza rzecz. A druga to tak naprawdę jest taka rada, którą mam, to żeby się nie bać zrobić tego pierwszego kroku, nie bać się tych stereotypów gdzieś tam negatywnych, które dalej na temat Bałkanów krążą. Jeśli na przykład bywaliście w Chorwacji, ale baliście się pojechać gdzieś dalej, na przykład do Albanii czy Czarnogóry, to warto się przełamać, bo nie będziecie żałować. Ja też tak myślę. Ja mam takie wrażenie, że ten przewodnik, nie przewodnik, inspirator. Jest naprawdę świetną, tak, inspirator. Jest naprawdę świetną taką książką, żeby wziąć i pojechać po prostu spontanicznie, bo on trochę prowadzi za rękę, bardzo dużo inspiruje. Ale jeśli człowiek jest na tyle, nie wiem, na tyle się obawia chociażby zrobić tego pierwszego kroku, to dzięki tej książce będzie mógł to zrobić bezpiecznie. I jakby... taka była idea, która gdzieś tam przyświecała też tej książce, bo z jednej strony zależało mi właśnie na tym, żeby tutaj były te nasze historie, żeby były też te nasze przeżycia, uczucia, emocje, ale żeby to też właśnie była książka, którą również można zabrać w podróż i gdzieś tam razem z nami ten Półwysep Bałkański sobie eksplorować i jakby pisać swoją własną bałkańską historię. Dokładnie, dokładnie. No przynajmniej mnie to naprawdę bardzo zachęciło do właśnie... To bardzo mnie to cieszy. To kiedy się wybierasz na Bałkany teraz, moja droga? No właśnie, chyba już nie w tym roku, ten rok to nie będę zdradzała Szwajcarii, bo mam szczeniaczka i szczeniaczek dopiero co został zaszczepiony na wszczepionkę i teraz ma ten okres jakby kwarantanny. Ochronny. Dokładnie, dokładnie. No tak pewnie. Tłumaczę się, ze względów praktycznych nie pojadę na Bałkany, a później popróbujemy się z tymi psami pasterskimi, bo mój to jest też szalony szczeniaczek, także na pewno by im dał radę. Na 100%. Tak, natomiast dziękuję Ci bardzo za spotkanie, Ola. Ja dziękuję za jakże super rozmowę i za to, że gdzieś tam entuzjastycznie przyjęłaś moją książkę, bo tak jak już wspominałam i to jeszcze raz podkreślę, Joanna jest jedyną tak naprawdę osobą spoza kręgu osób pracujących nad książką, która w tym momencie ma już lekturę za sobą i która też na bieżąco gdzieś tam mi w ostatnim czasie podrzucała swoje gdzieś tam przemyślenia i powiem szczerze, że ja byłam osobiście strasznie zestresowana, bo mówię, kurczę, być ocenianą przez inną pisarkę to jest coś, co gdzieś tam mnie tak trochę zestresowało w międzyczasie, ale kiedy powiedziałaś, że rzeczywiście gdzieś tam to twoje pierwsze wrażenia są pozytywne, to sobie Ona ma właśnie ten dar przekazywania informacji, gdzie faktycznie jest bardzo informatywnie, załóżmy jest taki... nie wiem, taki fragment i później jest moment, gdzie ja zaczynam się śmiać, ale śmiać tak bardzo, że po prostu spadam z krzesła, bo nie wiem nawet, czy ten humor jest intencjonalny, czasami mi się zdaje taki po prostu, nie wiem, całkowicie przypadkowy, ale... Ja mam trochę też czasami taki wisielczy humor. Naprawdę bardzo dużo i takich momentów, gdzie
gdzie jest właściwie przepleciona wasza historia, bardzo praktyczne rady i to wciąga, w taki sposób, bo książka jest tak naprawdę bardzo prosta i prosta w odbiorze, natomiast właśnie te momenty tak niesamowicie wciągają w tą treść i nawet jeżeli się siedzi w tym swoim fotelu, nie planuje żadnej podróży, to tą książkę się tak, dobrze, to jeszcze poczytam tutaj o tej Czarnogórze. To może jeszcze jeden rozdział na temat Bułgarii. No, i tak się te wasze przygody przyjmuje. Przy czym one właśnie nie są tak jakby tak strasznie nachalne, czyli nie my tutaj robiliśmy to, tamto, czyli jest bardzo dobrze zbalansowany właśnie ten element prywatny, element właśnie takich typowych porad, które też są ciekawe i śmieszne. To cieszę się, że udało się to gdzieś tam mi w dużej mierze zbalansować i że tak tą książkę odbierasz i mam nadzieję, że gdzieś kolejne osoby i wy, moi drodzy czytelnicy, też będziecie mieć miłe wspomnienia z czytania książki. Myślę, że tak na pewno i na pewno bardzo polecam i profesjonalistom bałkańskim, debiutantom. Myślę, że tak. Super. Dziękuję za spotkanie i co? I dziękujemy oczywiście wydawnictwu Pascal, które nas tutaj, które mnie do tego zaprosiło. I co? Bierzcie do ręki książkę Oli Zagórskiej-Habros Bałkany, podróż w mniej znane. Książka jest dostępna do kupienia we wszystkich księgarniach. Będzie dostępna też w naszym sklepie, ale to dopiero ogłoszę, jak się uda ogarnąć problemy natury logistycznej, ale obiecuję, że będzie można z dedykacją kupić. Oczywiście, także albo z dedykacją u Oli, co bardzo tak polecam. Ja również. Jeżeli już chcecie teraz, zaraz księgarnię dostępne, tak jest. Możecie jak najbardziej. Dziękuję ci, Ola. A ja dziękuję tobie, Joanna, za super rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy do Bałkanów i do książki i do rozpoczęcia z waszej przygody z drogami, z road tripami i z Bałkanami jako takimi. Zachęcam, bo naprawdę warto. Dobrze. Do widzenia. Dziękujemy.